Depenalizacja. O, depenalizacja. Depenalizacja, to jest temat. Wiesz, co to znaczy? Nie. Trudno. A. Mówili do mnie Esko, weźcie w końcu zamki. Ostatnio się przyłączyłem do walki w temacie legalizacji. Depenalizacja i skumaj to. Tak dokładnie i będziesz tego słuchał wciąż. Ej, dokładnie, mam trochę zielonego susu. Coś tu spojrzy, o, zrobiłeś szybki siusiu. No, lepiej sobie zapal. Ja gaszę twój zapał, tak dokładnie, to jest mój atak. Weź sobie apa, albo jakiś i pupro. Bo kiedy ze mną pierdolisz walkę, będzie bolało jutro. Zapal to mi zioło, nie wiem co ci boli. Nie bij już tej koli, bo od tego ci się w głowie pierdoli. Yo, tak dokładnie, wiesz, tak to zmieniam. Poza tego tyczka damy do więzienia. O co chodzi, może oskarżą mnie, oskarżą Esko. Bo wysyłają mi na pożarki kolejne przestraszone dziecko. Yo, tak dokładnie, wydam kiedyś mój album. Ale ty tu stoisz przestraszony jak ofiara gwałtu. I co kurde, tak dokładnie z tym? Czemu robisz dziwne miny i tak otwierasz ten ryj? Ej, tak dokładnie, ja się tu staram i liczę. Limice, on jest jakimś kurwa paralitykiem. Tak dokładnie, mogłeś mówić od razu, że już po nic nie pojadę, koniec czasu. To był Eskoda. Temat się depenalizacja. A jaki temat wylosuje ty, min optymista? Strip poker. Strip poker. Okej. Zróbcie hałas na początek. To jest tak, strip poker, tak? Okej. Ty min wpada, ty min to jest lepszy ziom. Ty sikasz tak kurwa na trzeci tor. I to jest proste, bo jak wpadam ziomie i to jest koniec. Moje punchline'y spierdalają lepszym tonem. To jest ziomie i to jest dobre. Bo jak napierdalam, to ja zawsze trafiam w sedno, okej? I to jest tak, bo jak wpadam dalej, ten skurwysyn mieszka na czerwonej ulicy w Amsterdamie. To jest proste, bo jak daję dalej, a moje punchline'y są potwierdzone kurwa w chatę. I to jest proste, to więzienia ci bicie w sadze. Wiadomo, że teraz jadę z dobrym przekazem. I to jest proste, dobrze wierz mi. Pokażę tam kurwa fula, mocnego jak kiepski. I to jest proste, bo jak wsiadam w lepszej wersji, to wiadomo, że te Y-M składa lepsze wersje. Co do tego typa, dobrze ziomal. Pana siebie typie, teraz ekonomia tego zioma. Dobrze liczę, dobrze ziomie. Możesz napierdalać, że to twój poker. I to jest proste, szybko ogarnij. Co do pokera, ten tym ewidentnie ma za dużo w talii. Okej, to jest proste, dobrze braga. A mój każdy palczeń to kolejny as z rękawa. Ty min optymista w temacie poker. Teraz już nie będzie tematów, będzie chamska walka. Zaczyna Eskobar. Ej, wiemy to i ziomy też. Cały czas za mną łazi pierdolony rzep. Ej, tak dokładnie, wiesz co jest, ej, wiesz? Poker face. Tak dokładnie, wiesz, kurwa, tutaj baby spada. Spadaj, może zagrać z tobą tylko Lady Gaga. Ej, siomuś, tak, możemy, kurwa, zagrać do rana. Zaprosiłem go na pokera, zagrajmy w Piotrusia Pana. Tak dokładnie, to jest niespokojne. On gra tam, gdzie się nie używa umysłu, czyli w wojnę. Tak dokładnie, wiesz, kurwa, tak to lecę. Wiesz, dokładnie jadę z tym hardcore sketchem. Ty masz cztery asy, mogę rozjebać cię cztery razy. Tak dokładnie, ziom, mam tu zapasy. Chciałbyś pograć ze mną w karty? Ej, od 18 lat to są jakieś głupie żarty. Ej, Tymi, teraz ja pochodzę chwilę za tobą. Kurwa, nie było fajne żadne twoje słowo. Tak dokładnie, kurwa. Ej, teraz sprawdź się. Ej, przykręć sobie na drugie oko drugi plaster. Tak dokładnie. Ej, co to za Tymi? Kurwa, jeśli chodzi o głupoty, to dzisiaj wyczerpał limit. Tak, zobacz. Ej, tak to kminisz, co się dzieje. Przecież, kurwa, potrójny żyli nawet się z ciebie śmieje. Dobra, dobra, okej. Oj tam, oj tam. Dobra, dobra, po tej bitwie masz już przejebane. Poker face, to ty patrzysz na mnie jakbyś był Rage-manem. Piosny, bo jak wpadam do pizdy, twoje jedyne punchline'y to pierdolone komiksy. I to jest proste, bo ja wpadam ziomie. A twój ulubiony komik to Typus, Romek i Atomek. I to jest proste, sprawdzaj męciu. Fajny plecak, chyba jeszcze się nie rozpakowałeś z kępu. I to jest proste, bo jak wpadam, okej, bardzo zwała. Kurwa, masz tam puszki po browarach? Dobra, ja to daję dzisiaj. Wiadomo, że napierdalam tego typa.
i to jest proste. Okej, to jest moja era. Za drogi jest czas, złoty bazar, wziąłeś Kenigera. Yo, i to jest proste, bo jak padam ziobel, to wiadomo, że ciuchy też kupujesz w Biedronce. I to jest tak, Biedronkę, okej, tak to piskam. Ty mi na tej bitwie to jest pierdolony most, pierdolona modliszka. To jest tak, jak ty wyglądasz, stary trzeba. Wyglądasz kurwa starzej niż Edas. I to jest proste, jakbym z tobą coś nagrał ziobel, to by wyglądało jak hit, kurwa, syn i ojciec. No i zakończyli tak bardzo rodzinnie, ciepło, jak ojciec i syn. To jest właśnie ta magia freestyle'u. Love is everywhere. Czy waszym zdaniem w tej bitwie... Chodź. Tymi. Optymistycznie do tego podejdźmy. Czy w tej bitwie lepszy był stojący po mojej prawej, a po waszej lewej stronie Escobar? Czy też uważacie, że pokonał go stojący po mojej lewej, a po waszej prawej stronie Tymin Optymista?